Dzisiaj mamy kolejną taką wyjątkową sesję, bowiem zaprosiliśmy na nią panią Joannę Ratajczak, zawodniczkę z naszej gminy, która uprawia triatlon i wystąpi w najbliższym czasie w Mistrzostwach Świata. Za chwilkę. Moja zastępca, pani Patrycja Zielińska, przedstawi tutaj sylwetkę pani Joanny, ale muszę powiedzieć, że naprawdę jesteśmy bardzo dumni z tego powodu, że mamy taką zawodniczkę na terenie naszej gminy i że będziemy mieli okazję podziwiać tak wyniki, śledzić wyniki, które będą osiągane przez panią na Mistrzostwach Świata i nie tylko. I mam nadzieję, że będą to wyniki, które panią będą przede wszystkim satysfakcjonowali, a nas już na pewno tak, bo sam udział w takiej imprezie to jest już wielkim sukcesem i wyróżnieniem. Dlatego chcieliśmy pani tutaj bardzo serdecznie podziękować. Za chwilkę to uczynimy, ale zanim to nastąpi, bardzo poproszę panią Patrycję Zielińską o przedstawienie postaci pani Joanny. Proszę państwa, pani Joanna Ratajczak, mieszkanka naszej oczywiście gminy, która od 4 lat zdobywa liczne osiągnięcia w triatlonie. Od 2 lat profesjonalnie trenuje pod okiem trenera, z sukcesami walczy o miejsca w kategorii Age Group. W 2018 roku rozpoczęła swoją przygodę z biegiem długodystansowym i brała udział w maratonach w całej Polsce. W roku 2020 na imprezie Enea Ironman w Gdyni ukończyła dystans połowy Ironmana, ale już w roku następnym na tych samych zawodach ukończyła po raz pierwszy w swoim życiu pełen dystans Ironmana. W roku 2022 uczestniczyła w serii biegów Grand Prix Koła i zdobyła 3 miejsce w kategorii wiekowej K40 oraz cały cykl triatlonów na rzece Warta River Triathlon Series na dystansie 1/4 Ironmana, kończąc jako druga kobieta w kategorii K40. Rok 2023 okazał się być dla pani Joanny bardzo rozwojowy i pełen sukcesów. W maju na zawodach Champion Men Duathlon Champion na dystansie sprint zajęła 5 miejsce w kategorii kobiet 40 lat. W czerwcu 2023 roku na Mistrzostwach Europy Ironman w Hamburgu po raz drugi ukończyła dystans pełnego Ironmana, poprawiając swój poprzedni wynik blisko 3 godziny. Na Mistrzostwach Polski Amatorów w jeździe indywidualnym na czas ukończyła zawody jako 5. kobieta. W zawodach Samsung River Series we Wronkach na dystansie 1/4 Ironmana zajęła 3. miejsce swojej kategorii wiekowej, a w Bydgoszczy na zawodach Enea Bydgoszcz dystans 1/4 Ironmana, zdobywając 8. miejsce. Zawody Samsung River Triathlon Series w kole na dystansie 1/4 Ironmana ukończyła, zdobywając 1. miejsce. 6 sierpnia bieżącego roku w Gdyni podczas zawodów triatlonowych Enea Ironman Gdynia wywalczyła swojej kategorii wiekowej K40 3. miejsce, tym samym zdobywając kwalifikacje na Mistrzostwa Świata Ironman Kobiet na Hawajach, które odbędą się 14 października. Zapraszamy. Czy tak? Proszę odczytać, ja już Pan powiedziałem. Wójt gminy Kościelec, przewodniczący Rady Gminy Kościelec składają serdeczne gratulacje za wybitne osiągnięcia sportowe. Życzymy powodzenia, siły woli i pewności siebie, aby każde osiągnięcia zbliżały do spełnienia marzeń, a życie osobiste było pełne dobrych emocji i szczerych uczuć, dobrych wyników i pięknych zwycięstwa składają wójt gminy Kościelec i przewodniczący Rady Gminy Kościelec. Oczywiście pani przewodnicząca składa razem ze wszystkimi radnymi, a ja tutaj ze wszystkimi sołtysami i wszystkim państwem, którzy tutaj są. Także gratuluję i życzymy, wszyscy życzymy pani sukcesów.